Normalnie tak mnie ojciec zawiódł, że po prostu już przestaję ojca słuchać. Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Kochani, witam Was kolejnego wieczoru w naszej serii z pytaniami do poduszki. Lećmy od razu do tematu, bo chodzi o to, żeby było krótko, a treściwie i prosto strzałem w dziesiąteczkę. Kochani, dzisiaj zwrócimy uwagę na jeden szczegół z Ewangelii, którą dzisiaj czytamy w Kościele Ewangelii, o tym, jak to faryzeusze przyszli do Pana Jezusa, żeby Go ostrzec przed Herodem. Zawsze, kiedy czytam ten fragment, to przychodzi mi do głowy zasadniczo jedno słowo, czyli słowo schematy, schematy, schematy. Co się powiedziałem właśnie trzy słowa, ale chodzi o to jedno słowo schemat. Czyli chodzi mi o takie myślenie, gdzie my zawsze myślimy pewnymi schematami, regułami, gdzie wkładamy ludzi w pewne schematy. Zauważcie, kto przyszedł ostrzec Pana Jezusa przed Herodem. Tym kimś był faryzeusz. Tymi ludźmi byli faryzeusze. Kochani, nam się już utarło, i to w Kościele jest taki wręcz po prostu frazes wykorzystywany jak no wręcz nie wiem co, że faryzeusz równa się coś złego. Mówimy o faryzejskiej postawie, mówimy o faryzejskim podejściu do religii, mówimy o wierze faryzejskiej i tak dalej. I nie chodzi o to, że nie ma nic na rzeczy w tym. Nie chodzi o to, że rzeczywiście faryzeusze nie mają sobie nic do zarzucenia i nie można by też wskazać parę rzeczy, które rzeczywiście są bardzo niefajne. Ale to nie znaczy, że każdy zawsze będący nazywany imieniem faryzeusz taki był. Jezus miał uczniów spośród faryzeuszów i jak widać tutaj, to nie są chyba jego uczniowie, ale jednak faryzeusze, którym zależy na dobru, którzy widzą w Jezusie kogoś ciekawego, kogoś może dobrego, może są na jakimś takim przedsionku uwierzenia w Niego i przychodzą Go ostrzec. Pan Jezus tego ostrzeżenia nie przyjmuje, w takim sensie wie, jaka jest Jego misja, ale broń Boże nie mówi, dlaczego do mnie przyszliście, przecież na pewno jesteście przeciwko mnie. Nie. Kochani, czemu Wam to opowiadam dzisiaj? Dlaczego ten szczegół? Dlaczego to jedno słowo faryzeusze, czyli tak naprawdę słowo schematy? Kochani, my mamy taki zwyczaj, w sensie taką przypadłość, i to jest okropna przypadłość, patrzeć na ludzi schematami. Jeżeli ktoś w jakiejś części swojego życia na przykład robi jakieś zło, to my zasadniczo całego go wkładamy w to zło. I nawet jeżeli on zrobi coś dobrego, to nie widzimy tego dobra, bo ono na pewno jest skażone tym złem, które robi tam gdzieś indziej. Albo jeżeli, no właśnie, przykleiła mu się raz w życiu jakaś łata czegoś i może w ogóle bardzo realna, w sensie pochodząca z czegoś bardzo realnego, to my potem nosimy go z tą łatą już do końca i on już nie ma szans. Ja kocham takie momenty, szczególnie w moich różnych filmach, gdzie powiem coś, z czym się ktoś nie zgadza. I na przykład ktoś pisze, do tej pory słuchałem ojca, ale po tym, co ojciec dzisiaj powiedział, to po prostu przestaję ojca słuchać, bo ojciec jest w ogóle do niczego. Po prostu kocham to. Ktoś 3 lata słuchał różnych rzeczy, ale wystarczy mu potem jedno zdanie, jeden odcinek, który mu nie pójdzie w smak i to przekreśla całą tą resztę. Kochani, pytanie na dzisiaj myślę jest dosyć oczywiste. Czy tak robisz z ludźmi? Po pierwsze, czy kiedy, no właśnie, jest ktoś, kogo masz już uschematyzowanego, bo jest inaczej myślący od ciebie, bo nie wiem, bo jest kimś, z kim ty wojujesz, w takim sensie może on wojuje z tobą, jesteście z innych zupełnie frakcji, poglądowo, polityczno, religijno, orientacyjno, jakichkolwiek innych, to z góry już go skreślasz, bo przecież tam nie może być nic dobrego. A nawet jeżeli jest, to jest skażone jego złem. Bzdura! Bzdura, bzdura, bzdura. Wielkość Pana Boga i wielkość Pana Jezusa polega na tym, że On wyłuskuje najmniejsze nawet okruszyny dobra. To nie znaczy, że nie widzi tego zła. Jeżeli tam gdzieś jest zło, to widzi. Pomyśl o dzisiejszym dniu. Czy są jacyś ludzie wokół Ciebie, których, no właśnie, oni są już z góry u Ciebie skreśleni, bo robili jakieś zło, albo są inaczej myślący, albo już tak po prostu się zaparłeś w swoim myśleniu o nich, że nawet gdyby cokolwiek dobrego się miało wydarzyć, to już nie ma na to szans, bo się zawiodłeś tyle razy, że już nigdy nie uwierzysz. Pomyśl, dlatego że to jest postawa antyjezusowa. Powinniśmy się od Pana Jezusa uczyć dostrzegania najmniejszych nawet objawów dobra i nie patrzenia na to dobro przez perspektywę zła, nawet które ten człowiek robi, tylko umieć oddzielać dobro od zła i to dobro nazywać dobrem, a nie kasować człowieka, bo walczymy z jakimś złem.
Oj, dobrze. To było tyle w trzecim odcinku. Mam nadzieję, że seria się jakoś rozwija i że widzicie jej sensowność. Jeśli tak, to oglądajcie, jeśli nie, to nie oglądajcie. I tak tego nie obczaję przez najbliższe 2 tygodnie, bo nie wiem, co się dzieje w internetach. Więc zobaczymy, jak wrócę, że na przykład jest 0 wyświetleń i w ogóle czeku idź stąd, albo jest po prostu 1 miliard wyświetleń i człowieku, rób to, bo jest dobre. To jest w ogóle nieistotne. Pozdrawiam Was serdecznie. Byłoby miło kolejny wieczór z Wami spędzić. Miejcie się dobrze, z Bogiem, trwajcie. Pa!